Cześć! Jesus Christ, such you mango! Z tej strony Gilgamesz. Dzisiaj mam dla was special treat w postaci najmniej chcianego filmu Q&A. Ponieważ wszyscy są tutaj dla śmiesznych clickbaitów i nikt nie interesuje się mną. Śmierć jednego mema to tragedia. Śmierć jednego człowieka to statystyki. Przestań siebie nienawidzić! Obejrzałem kilka Epic win. A tak naprawdę epic fail, kurczę. Strasznych filmów i chemioterapii, ale już jestem. Hej Gargamelz, znasz jakiś umierający trend, który warto byłoby wykorzystać i wycisnąć z niego ostatnią kroplę życia? Chyba znam. Tak zwane 100 warstw. Rozumiecie? Warstw to żart. Gilgameszu, w czym montujesz filmy? W czym tworzysz muzykę? Bardzo niewygodnie się kroi pod takim kątem. Moja ostateczna odpowiedź na to pytanie. Montuję. Zależnie od potrzeb. Albo w Adobe Premiere, albo w Avidzie. A jeśli chcę wyprodukować jakiś śmieciowy mem, nie mówcie nikomu. Sami robię to w Sony Vegas. Muzykę natomiast w programie FL Studio, który jest takim Vegasem muzyki, ale kiedy umie się z niego korzystać, wszystko zależy od tego, jakie masz wtyczki, czy masz mózg. Czujesz się czasem samotny wśród swoich znajomych? W sensie, że nikt nie podziela twoich zainteresowań. Masz inne poczucie humoru. Żyjesz bardziej w swoim świecie? Myślisz, że jest jakaś rada na to inna niż zmień znajomych? Myślę, że zmień znajomych. Nie można zmienić ludzi, żeby tobie było wygodniej. Myślę, że to dość naturalny proces. Poznawanie ludzi o podobnych zainteresowaniach bądź podobnym poczuciu humoru. Czemu masz znajomych, z którymi nie masz nic wspólnego? No chyba, że poszukaj po prostu jakiegoś wspólnego gruntu. Czy myślisz, że mógłbyś być szczęśliwy całe życie będąc sam? Nie wiem, jak interpretować bycie samemu. Jeśli to zamknięcie w izolatce na całe życie, to nie za bardzo. Jeśli to po prostu brak posiadania drugiej połówki, to też myślę, że nie, dziękuję. Nagrasz coś z Bartusiem? Generator frajdy? Halo Bartuś, nagraliśmy już film razem, prawda? Okej, tylko chciałem się upewnić. Nie uciekaj, to tylko prank! Mam tak normicką klasę, że szkoda gadać. Ale nie wiem, jak zagadać do ludzi z innych, żeby to nie wydawało się dziwne. Czy spotkało cię w życiu coś podobnego? I czy masz może jakąś radę dla ludzi jak ja? Mam tak normicką klasę! Kurwy nie rozumieją memu! Ciebu, macie inne poczucie humoru! Jestem ponad wartą! Normic! Get the fuck out of my Wolisz, kiedy dziewczyna ma mało nałożonego makijażu? Prawie nie widać? Czy kiedy dziewczyna jest mocno pomalowana? Wolę, kiedy dziewczyna dobrze wygląda i dobrze się czuje i robi to, co lubi i chce, a nie to, co ja... Jak napisał pewien mądry człowiek na Twitterze, mężczyźni wolą kobiety, które mają gdzieś to, co wolą mężczyźni. Jak uważasz, czy nie pójście na swoją studniówkę to jakieś wielkie dziwactwo? Znam osobę, która nie poszła na swoją studniówkę i nic to nie zmieniło w jej życiu. Znam też osoby, które poszły na studniówkę. Okej, studniówka to jest takie przereklamowane coś. Może być świetna, a może być tak słaba, jak myślisz, że może być. Myślę, że jeśli nie chcesz iść na studniówkę, to powiedz tak, nie chcę iść na studniówkę. Jeśli ktoś będzie miał coś przeciwko, to powiedz, ale ja już powiedziałem. I chyba nikt cię nie może zmusić do tego. Nie musisz to nie iść do tej bardzo dziwnej studniówki. Masz może konto na jakiejś stronie, gdzie jest możliwość śledzenia filmów, jakie obejrzałeś, oceniłeś? Nie. Stary, serio nagrasz z Unitrą? Ale to będzie klawę. Tak. Ja i Unitra Audio pracujemy nad czymś ciekawym. Mamy z Unitrą kilka wspólnych planów. Wywiad na moim kanale, dodatkowo mały projekcik. Oczekujcie tego wszystkiego. Jak poznałeś się z Achusem? To mój brat.
Już o tym mówiłem. Zapuszczasz włosy do jakiejś konkretnej fryzury, czy bez większego powodu? Jak widzisz na innych kanałach komentarze twoich widzów w stylu: to nie jest ci trochę wstyd? Jak widzisz kogoś, kto nie jest w ogóle z tobą związany, poza tym, że lubi coś, co robisz, nie jest ci wtedy wstyd? Tak, jest mi wstyd, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, dobre to ja wymyśliłem, to nie był wcale inny youtuber, więc wszystko się zgadza w tym. Czuję mocne zażenowanie i wtedy mam ochotę się zabić. Więc w sumie... czy to zła sytuacja? Czy jest jakiś język obcy oprócz angielskiego, w którym chciałbyś biegle mówić? Francuski na pewno. A tak to raczej zobacz... zobaczymy, co życie mi przyniesie. Skończyła mi się cebula. Gdyby okazało się, że really masz raka i został ci miesiąc życia, to co byś zrobił przez ten czas? Wykorzystał na maksa, zaczął ćpać lub pozażynał wybrane osoby? Czy raczej na spokojnie, robiąc memy z winkiem przy laptopie i papieroskiem buzi? Jeśli okazałoby się, że mam naprawdę raka, to byłaby iście komediowa scena. Nie wiem, czemu wykorzystał czas na maksa i zaczął ćpać. Są w tej samej kategorii, ponieważ nie wiem, czemu ćpanie miałoby być wykorzystywaniem czasu na maksa, a nie marnowaniem czasu na maksa. I nie wiem też, czemu wykorzystanie czasu na maksa jest w tej samej kategorii, co pozażynanie wszystkich osób. Nie, moim marzeniem nie byłoby zabicie ludzi. Najprawdopodobniej nieco bardziej przyłożyłbym się do niektórych projektów, które mam, które przydałoby się skończyć. Na pewno usunąłbym wszystkie moje filmiki z internetu, ponieważ dziwnie się ogląda ludzi, którzy już nie żyją. Chciałem po prostu dokończyć niektóre rzeczy. Ile zajmuje ci zmontowanie przeciętnego filmiku? Zmontowanie jednego filmu zajmuje mi kilka godzin. Próbowałeś nauczyć się grać na jakimś instrumencie? Jeśli tak, jaki to był instrument? No, generalnie ze względu na to, że zajmuję się muzyką, a nie umiem nic, w planach moich jest zarówno gitara, jak i pianino. Co tam u ciebie? Jak się czujesz? No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd powijane hoodie anti-social club? Ziomeczku, ale ficik siadł. Matching kurwa jest. Siadło za pierwszym, ziomeczku. Ale siadło. Z ich strony jakieś... jakoś w zimę. Future czy future? Future. Dlaczego tylko ty jesteś w stanie nagrywać na YouTube, nie sprzedając się przy tym? Generalnie nie wiem, o co chodzi trochę. Serio, nie widzę niczego złego w samym fakcie współpracy z jakąś marką. Niektórzy chyba mają dość kręcenia filmów, chcą tylko pieniędzy. Jebać wszystko. Daj pieniądze i wtedy to jest... Ale jeśli ktoś naprawdę dobrze wykonuje jakąś współpracę, to nie widzę w tym żadnego problemu, bo obie strony zyskują. Miałeś kiedyś dziewczynę. Dziękuję za informację. Czego najbardziej żałujesz ze swojej YouTube'owej kariery i dlaczego jest to występ na kanale Ponki? Generalnie wiem, że to ogromne zamieszanie to wywołuje, że wystąpiłem na tym kanale, ale nie wiecie, jak wyglądała moja współpraca i myślicie: kurwa, ten Gargamel, on wszędzie szuka krosa. Jedyna osoba, do której napisałem chyba, żebyśmy coś razem nagrali, poza moimi ziomeczkami, meme familia, to w sumie też mój ziomeczek Mietczyński. A wszystkie inne rzeczy to ja byłem zapraszany. Osobą odpowiedzialną za montaż i operatorkę przy Ponkach jest mój znajomy z liceum. Zgadnijcie, jak bardzo oficjalna była moja współpraca i jeden może zdradzał sekretów, ale wszyscy pracujący przy Ponkach wiedzą, że nie tworzą górnolotnych komedii. Atmosfera na planie jest adekwatna do tego, co tam powstaje. Więc jeśli bierzecie na poważnie takie kanały jak Ponki albo jakieś inne komediowe rzeczy na tej stronie, to mam złą wiadomość. Bardziej angażujecie się w to niż ludzie, którzy nad tym pracują. Przecież to jest taki cringe fest, że to wiadomo, że to będzie słabe. To nie o to w tym chodzi? To nie miał być żart, że ja tam będę? A, zapomniałem, że internet to jest na poważnie. Co sądzisz o pissingu? Jestem zdania, że jest okej, ponieważ każdy musi oddawać mocz. Zdarzyło się, że przez to, że nagrywasz na YouTube, straciłeś jakichś przyjaciół?
czy ich reakcja na twój kanał była raczej pozytywna. Jeśli tracisz przyjaciół przez to, że robisz jakieś rzeczy, nie są one szkodliwe i do tego po prostu śmieszne filmiki. Jeśli straciłeś przyjaciół przez to, to nigdy nie miałeś przyjaciół. Nie wiem, ile lat ma osoba, która zadaje to pytanie. Zakładam, że niewiele. Nikogo to nie obchodzi tak naprawdę. Jeśli odnosisz sukces, to ludzie się z tobą cieszą i ci gratulują i fajnie wtedy jest. A jeśli nie, to nie. Jak można stracić przyjaciół przez robienie filmików w internecie? Nie wiem. Bo nie mam przyjaciół. Ale to był dobry żart, naprawdę. Uważasz, że dziewczyny, które od czasu do czasu palą papierosy, są nieatrakcyjne? Nie. Grałeś w LOLa? To przeszłość. Grałeś w LOLa? To przeszłość. W opisie filmu macie link do super, oczywiście darmowej. Jakimi trzema słowami opisałbyś swoją działalność na YouTube? Ale... Gówno.